A wyniki jakieś osiągnięcia ma? Igrzyska przednią. O, dobrze. Panie dyrektorze, Lubawka, no widzę, żyje lekką atletyką. Tak, panie redaktorze, zgadza się. Lubawka musi żyć lekką atletyką, ponieważ ma wspaniały stadion, wspaniałym, na pięknym terenie umiejscowiony, także musi żyć sportem i kulturą, no bo Miejsko Gminny Ośrodek Kultury zarówno wspiera sport, jak i kulturę. Pan dzisiaj jest jako współorganizator czy organizator? Trzy instytucje są organizatorem tych właśnie dzisiejszego zdarzenia. To jest gmina Lubawka, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i klub sportowy GKS Olsza Olszyna w osobie Przemka Choszępy. Lubawka Athletics odbywa się po raz trzeci, natomiast przy okazji tego trzeciej odsłony w Lubawka Athletics odbywają się również czwarte mistrzostwa Dolnego Śląska Dzieci U12, U14. Powiedzmy troszkę o zawodnikach, może ilu ich tu dzisiaj wystartuje? Wszystkich zawodników jest około 300, natomiast osobostartów jest około 400, także w dalszym ciągu mogę powiedzieć, że nasz stadion miejski w Lubawce żyje, tętni życiem i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie się rozwijał i dostosowywał do potrzeb mieszkańców. Czego by Wam życzyć? Przede wszystkim zdrowia, pogody i aby wszyscy zrealizowali swoje cele podczas dzisiejszych zawodów. Co będziecie robiły? Hały, tak. O, no patrząc po warunkach, to chyba tak nawet mogłem nie myśleć, co będziecie robić, nie? A kolega też? Będę pchał kulą i rzucał szczypę. O. A jakieś osiągnięcia macie takie już troszkę? No mamy. Macie już takie? Mamy. Kolega jest ten. Brązowy medal na Mistrzostwach Polski w rzucie dyskiem. O, za dobrze. 47-35 dyskiem kilogramowym. A skąd tak jesteście jeszcze, tak? Z Wałbrzycha. A, to już tutaj Wałbrzych, dobrze. To niedaleko. Rzut kamieniem. Mamy żar. To, o, żary. Żar. Dobrze. No to co, życzę dobrego wyniku. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, jak już wcześniej mówiłem... Dzień dobry Państwu. W imieniu Pani Burmistrz, Pani Ewy Kocęby, witam wszystkich serdecznie na Stadionie Miejskim w Lubawce. Drodzy Państwo, zawodnicy, trenerzy, życzymy razem z Panią Burmistrz udanych startów, zrealizowania wszystkich celów zamierzonych podczas zawodów, żebyście wszyscy wyjechali z Lubawki zadowoleni i żeby Lubawka kojarzyła się z jak najlepszymi wynikami. Wszystkiego dobrego! Jest to trzecia edycja Lubawka Athletics, natomiast czwarte mistrzostwa Dolnego Śląska Dzieci U12, U14. Lubawka Athletics uważam za otwarte. Udany start. Mirecka Ziober-Czupryńska, Salomon, Bakalak. Tor trzeci, Justyna Ziober z Piasta Głogów. Zwycięża w pierwszej serii biegu na dystansie 80 metrów młodziczek. Za chwilę przedstawimy drugą serię rywalizacji młodziczek. Co masz? Zuzanna Ziober. No, to widzę, że tak przykłada się do tej... Trochę. Trochę, tak? Udało się? Tak. Pierwsze miejsce? To nie jest twoje chyba pierwsze zwycięstwo? Nie. Nie. No, to ale lubisz te płotki, tak? Tak. Dobrze. To możesz kogoś pozdrowić. Kogo byś chciała pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich. Dobrze, dziękuję. Mamę, tatę i siostrę. A trenerem kto jest? Przemysław Bielowa. Dziękuję. Pozdrawiam również. Dziękuję bardzo. Z rekordem życiowym 14.02, a zwyciężyła Adrianna Wasilewska, Agros Żary, 13.45. To jest jej rekord życiowy.
Dziękujemy i przystępujemy do następnych konkurencji. Juniorek młodszych. Tor drugi Julia Zaorska, Piast Głogów. Tor trzeci Alicja Rak, MMKS Kędzierzyn-Kośle, województwo opolskie. Tor czwarty Maja Olszak, Górnik Wałbrzych. Najlepszy rezultat wśród tej czwórki. I tor piąty Zuzanna Koba, AZS AWF Wrocław. Pierwsza seria biegu na dystansie 100 metrów przez płotki juniorek młodszych. Udany start. Zaorska, Rak, Olszak, Koba. Maja Olszak na prowadzeniu i Maja zwycięża w pierwszej serii przed zawodniczką z Kędzierzyna Kośla. Rezultat Mai 14-19. Niestety nie jest to jej rekord życiowy. Nie wiemy, czy wiatr był dopuszczalny, nie widać. Jest prawdopodobnie powyżej normy. Gisińska, Zaorska, Gapińska. Zdecydowane prowadzenie zawodniczki Piasta Głogów Natalii Zaorskiej. I ona zwycięża w drugiej serii biegu na dystansie 100 metrów ze znakomitym czasem. Jeżeli wiatr był w normie, jest to jej rekord życiowy. Dotychczas Natalia biegała 15:24. Dzisiaj na zegarze 14:96, ale musimy. Na drugim torze pobiegnie zawodniczka starsza w trzeciej serii biegu juniorek młodych. Przed Państwem trzecia seria biegu na dystansie 100 metrów przez płotki. Tor drugi Wiktoria Szafran, Olimpijczyk Wrocław, zawodniczka juniorka. Tor trzeci Karina Brzezińska, Bolesławia Bolesławiec. I tor czwarty Natalia Wiewicz, adres Zamek. Proszę na miejsca. Zawodniczki, dwie juniorki młodsze, jedna juniorka na torze drugi, na prowadzenie reprezentantka Agrosu Żary Natalia Gierycz. I ona zwycięża